1 grudnia 2012 roku w Warszawie odbył się walny zjazd sprawozdawczo-wyborczy Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Kandydatami na prezesa byli Zygmunt Wasiela, który piastował tę funkcję przez ostatnie 4 lata, i dwukrotny medalista olimpijski Szymon Kołecki. Kołecki wygrał wybory stosunkiem głosów 43-33 i tym samym został nowym prezesem Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Cieszyłem się, kiedy został zmieniony termin zjazdu z 12 stycznia na 1 grudnia, ponieważ oznaczało to skrócenie tej trudnej kampanii wyborczej. Natomiast czuję się bardzo dobrze mimo tych wyczerpujących podróży oraz spotkań w terenie.